Dzień dobry, witajcie. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj wzięłam się za mielenie warzyw do wegety, do tej takiej łyżeczki smaku, którą widzieliście na odcinku. I jak widać, dorobiłam się nowej maszynki. Weź wetrzyj się, bo tutaj masz jakiś fluid, coś takiego. No jaki fluid? Tam to po marchewce. To po marchewce jest. No dobra, zasiedliśmy do stołu. Z pozycji stojącej przeszliśmy do pozycji siedzącej. Szczerze powiem, dzisiaj się narobiłam i już mi się nie chce stać. Nóżki moje odmówiły posłuszeństwa. Tyłek chciał trochę posiedzieć. I tu na stole znajduje się to, co Krzyś przywiózł od siebie. Tutaj mam oczywiście tą tackę, na której przed chwileczką znajdowały się moje warzywa. Nie myję jej, bo to nie ma sensu. Robił swoje takie mięsiwo, konserwę, mięso, które już jest u ciebie na kanale. Tak. Jesteśmy już po próbach. My wczoraj to już próbowaliśmy i tak naprawdę ja znam już twój kunszt kulinarny. Bo jadłam u ciebie nieraz. A dziękuję. Twoje przetwory, twoje zupy, twoje sosy. To było ponapoczynane wczoraj i ja tutaj już próbowałam, ale niestety film poszedł do kosza. No, nie wyszło nagranie. Oświetlenie źle było ustawione. Odbijało się tutaj za bardzo od mojego czoła, więc poszły refleks w obiektywie, więc no nie dało się tego oglądać. Nie, a tak naprawdę to chyba był zaskoczony tutaj komplementami i stwierdził, że aż tylu komplementów na jednym odcinku nie przeżyje. No ale tak, od czego zaczniemy? Zaczniemy chyba może najpierw od tej konserwy, której już nie ma. Przywiózł to mięsko, które robił na odcinku i niestety zjedliśmy to mięsko. Ja wiem, że mam tutaj wielbicieli tych kulinarnych w twojej rodzinie. Także tutaj, jeżeli gotuję jakąś potrawę dwa dni, to wiem, że na drugi dzień muszę drugie tyle dołożyć, bo połowy już nie ma. Tak, taka sytuacja tutaj mi się teraz przypomniała, pamiętasz, z tą grochówką? To było kilka takich sytuacji. To była grochówka, to tak. Był bigos. Ale mam na myśli teraz tą grochówkę. Krzyś gotował chyba odcinek wtedy u mnie kręciłeś. Tak, i grochówkę, i bigos, tak. Robiłem. No, ale mówimy konkretnie o grochówce, już ten bigos się odczepmy. Gotował grochówkę i tak wziął garczek, no i mówi tak, daj mi większy. Ja mówię, a po co ci większy garczek? No, przelał tą zupę. Po co on ją przelewa? Za chwilę patrzę, a on dolewa wody. Ja mówię, po co ty tej wody tam dolewasz? Ja mówię, przecież będzie ogrom tego. No, kontynuujmy. Tak. No a jeszcze tu kończąc, no to ja mówię, będzie ogrom tego. No i się okazało, że faktycznie wyszedł cały gar tej zupy. Rano wstajemy, a tam pół garka przez noc zniknęło. Wyparował. Wyparował, tak. No. Wyparowała grochówka. Ale wracając, no i teraz tak, jeżeli chodzi o to mięsko, o tą konserwę, bardzo dobra, tylko niepotrzebnie dałeś liście laurowe i bobki. Ja już znam swoje błędy. Tak, za mało wody, żeby było więcej galaretki i niepotrzebnie dałem te pieprz. Bo ci to wczoraj już powiedziałam, dlatego tak, wiesz. Tak, nie, no już się usłyszałem, także... Tak, bo wczoraj przy nagrywaniu, no ale tutaj chcę powiedzieć, żeby wszyscy wiedzieli, smakowo, naprawdę wyczucie smaków idealne, idealnie dobrane przyprawy. Tylko tak jak mówię, niepotrzebnie do środka, do mięsa były dane bobki, znaczy bobki. Taki komfort. Liście i ziele angielskie. Komfort jedzenia. Tak, tak. I woda nie była dana, także to było takie... zbite bardzo. No ja to robiłem pierwszy raz. Zgadza się. No, co podkreśliłem na filmie, że to było pierwszy raz. Przywiozłem, żebyście tu ocenili. Teraz wiem, jakie popełniłem błędy, które będę starał się wyeliminować. No my tutaj jesteśmy już cwańsi, bo robimy to kilkanaście lat, także to nie jest, że gdzieś ja się tutaj czepiam jakichś niuansów. Krzyś akurat nie wie. Jest naprawdę okej. Okay. Dopracuję i będzie super. Teraz pomidory. Tutaj są dwa słoiki, ale to nie jest to samo.
No jak żeście zauważyli na filmach, ja wszystko wącham. Ale jak chodziłam do szkoły, chodziłam na taki kurs i właśnie tam nas uczono, że potrawę to tak jak kiper próbuje wino, on degustuje, degustator nie pije, nie łyka, tylko dosłownie bierze kropelkę i wyczuwa kubkami smakowymi. Nie wypluwaj, jak będziesz próbowała. Nie, nie będę tutaj próbowała, bo ja już próbowałam. I mnie też uczono, że wszystkie potrawy, wszystkie mięsa, dania najpierw się sprawdza za pomocą zmysłu węchu, potem zmysłu dotyku i na koniec zmysłu smaku. Także zapach elegancki. One się różnią, te pomidory. No tutaj spróbuję, bo ja uwielbiam pomidory, także jeszcze sobie jednego zjem. To jest pomidor z puszki. On jest taki odmienny od tego. Bo to są marynowane woście. Tak, jeszcze raz muszę spróbować, bo od wczoraj zapomniałam, które jak smakują. Te czuć przyprawami, bo tutaj jest dany liść laurowy i ziele angielskie. No i w zalewie są przyprawy. Jest zalewa. Te są bardziej słodkie. Które lepsze, tego wam nie powiem. Jedne zależy i drugie są... czego. To jest taka baza do sosów, którą sobie zaplanowałam, żeby tu nie było żadnych dodatków. To jest tylko sól, o czym mówiłem. Tu jest sól, więc można tu obrać ze skórki, tą wodę odciągnąć, bardzo odsączyć. Dobra woda jest. Tak, odsączyć, ale można sobie taki koncentrat zrobić. Dokładnie, bardzo fajne są. Idealnie dobrane składniki. Tutaj są ogórki. Też jest dodana gorczyca, ziele angielskie. Zapach jest dosyć fajny, taki dobrze słodkawy. Spróbuj, a ja ci coś później powiem. Nie będę ich próbowała z tego względu, że wczoraj próbowałam. No ale to... I nie bardzo są w moim guście, ale jeżeli chodzi o chrupkość, ja sobie tutaj kawałek wezmę. No. Ups. To zaraz ci coś powiem. Okej. Przede wszystkim to chyba nie jest ogórek. To jest ogórek. To jest ogórek? Tak. Ale? Ale to jest ogórek, obrany ze skórki, więc one troszeczkę mają inny smak. No ale miałeś mi coś powiedzieć. Dobrze. Zalewa jest taka sama. No właśnie coś o, mi w widzisz. Tym... Jakoś mi tak ten... I kolorek taki żółciutki. Kolor jest piękny, wszystko jest fajne, są chrupiące, naprawdę idealne. Ale ja akurat nie, jeżeli chodzi o ogórki, to albo krokodylki, albo takie klasyczne korniszonki. Ale naprawdę warto to próbować, bo są dobre, bardzo dobre. I nawet w tym stylu właśnie robiłem też cukinie, które nie przywiozłem. No i kolejne jest sałatka, ta taka dziwnie wyglądająca. Na pierwszy rzut oka, jak wczoraj je odkręcaliśmy, bo tutaj są dwa rodzaje sałatek, to ta mówię tak... Daj mi pierwsze tą dziwną sałatkę, bo byłam przygotowana na coś takiego, że wezmę najpierw od gorszego zacznę. I tutaj jest błąd. Zapach fenomenalny, bo jest dodany koperek. Buraczki oddały swój smak, taki buraczkowy. I aromat. I aromat do kapusty i pozostałych warzyw. Naprawdę delikatne. Wszystko idealnie się połączyło i ten zapach. Także pozory mylą. To pierwszy wyrób, a to jest jeden z ostatnich. I tutaj ciekawie wyglądająca sałatka, bardzo ładnie, która przykuła, jak przywiózł to daj do kamery moją uwagę. Może bliżej. Ładnie wygląda, ale już całkiem inaczej pachnie. Zapach ma zbliżony. Powiem wam tak, czuć troszeczkę takim mlekiem. Nie wiem dlaczego, ale może dlatego, że jest kalafior. Kalafior on taki ma specyficzny zapach. To ja ci powiem, jaka jest różnica między tymi sałatkami. Ale sałatka jest pyszna. W tej sałatce nie ma kapusty.
Tutaj jest kapusta i jest buraczek. Tu nie ma kapusty. Tu jest to praktycznie to samo, tylko bez kapusty. Smakowo bardzo dobra. I tak wiecie, ja wam powiem, że pozory bardzo często mylą. Nie oceniajmy czegokolwiek po pozorach, bo można się bardzo pomylić, co ja się tutaj już przekonałam. No i tak jak jest takie powiedzenie, że dobry produkt nie musi się reklamować i nawet zwróćcie na półkach sklepowych taką uwagę, że to, co jest naprawdę bardzo dobre, jest z reguły byle jak opakowane w takim skromniutkim opakowaniu, nie? A to, co jest dobre, co jest pięknie opakowane, z reguły niestety jest szajsowate w środku. Dwa słowa ode mnie. Ja nie przyjechałem się tutaj lansować, reklamować. Po prostu podzieliłem się swoją myślą, swoim sposobem. Znaczy dodajmy to, że ja cię na to namówiłam, żebyś przywiózł. To też, także tu chciałem się podzielić, a to, że powstaje film, to jest już inna historia. No i wisienka na torcie. Może pokaż bardziej do kamery, bo... To jest... Może powiedz, co to jest. Sam zacznij. Uniwersalna przyprawa do zup i nie tylko. Sosów, sałatek. Nawet można się tutaj pokusić na kanapkę, jeżeli ktoś lubi jakąś zapiekankę. Ja bardzo często właśnie taką przyprawą sobie... Zresztą to jest uniwersalna. W moim wykonaniu do wszystkiego. I teraz powiem wam, że ja też robię przyprawy, ale jak odkręciłam ten słoik, to było takie wow. Naprawdę to było wow. Efekt wow. Reniu, czekaj chwileczkę. Nie chciałbym, żebyś sobie strzeliła w kolano. Nie, tutaj już nie koloryzuj. Zapach jest bardzo fajny. Naprawdę urzekła mnie ta przyprawa. I tutaj nie ma, tak jak mówisz, o jakimkolwiek strzelaniu w kolano. Prosiłeś o uczciwą opinię, więc tego się trzymamy. Zapach jest bardzo ciekawy. Jest całkiem inny skład jak moich. Na pewno nie będziemy tutaj się dublować. Ja nie będę robiła czegoś takiego, bo raz, że nie mam na to czasu, a dwa, to jest Krzysia pomysł i niech on idzie w tym kierunku, bo warto. Przyprawa godna polecenia. Cieszę się, że mi tutaj ten słoiczek zostawiasz. Liczę na kolejne słoiczki, bo jest przyprawa bardzo zapraszam, dobra. Zapraszam do mnie. No ten będzie? Zapach jest... Niesamowity, no powiem szczerze, jest niesamowity. Bardzo dobrze dobrany jest bukiet warzyw, co tworzy ciekawy zapach. Właśnie bałem się, że tutaj przekombinowałem z tym, z tą mnogością. Z tego powodu, że ja przed wyjazdem robiłem sobie wywar ten warzywny. Wsypałem sobie do kubka łyżkę i zalałem to wrzątkiem. I tak się troszkę przestraszyłem, że może przesadziłem z intensywnością tych smaków i aromatów. Powiem tak, moim zdaniem powinno być więcej marchewki, bo proporcje marchwi do innych warzyw powinny być zdecydowanie większe z tego, co mnie jeszcze na technologii żywienia uczono. Marchew jest słodka, reszta warzyw mają trochę inne takie smaki i ona to wszystko łagodzi, ale ja chyba bym tutaj nic nie zmieniała. Mimo, że jest, dlatego ja mówię, teoria teorią, a praktyka praktyką. Technologia żywienia, która była, którą ja jeszcze pamiętam, lekcje z technologii żywienia, naprawdę nijak się tutaj do tego mają. No mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja, żeby ktoś jeszcze inny po strony spróbował tej przyprawy. No ja tu będę ją wąchać i wąchać i wąchać. Trochę ci zazdroszczę, bo w tej chwili nie mam węchu, mam nasilenie kataru mojego alergicznego, więc w tej chwili nie czuję. Zapach fajny, smak fajny. Ja już miałam ugotowany rosół i dodałam sobie jeszcze tej przyprawy do rosołu. Naprawdę podnosi walory smakowe. Także dziękuję. Szczerze, tutaj bez jakichś takich ogródek, tak jak mówię, robię przyprawy, są już tutaj, dużo osób zna moje przyprawy od dawna, mówią, że są fajne, ja też je znam, ale ta mnie zachwyciła i nie będę tutaj tego ukrywać i nie jest to, ktoś powie, albo nowe, może nowe, ale no zachwyciła mnie, no i tyle.
No, ja wiem, że ty jesteś fanką, tak nie mówiąc skromnie, mojego smaku. Tak. Masz jedną fankę. To też mojego smaku, czyli taki skrót myślowy. No mamy podobne smaki. Tutaj trzeba to powiedzieć, że nasze kubki smakowe są bardzo podobne. Także no jeżeli cokolwiek robimy, jak ja gotuję, ty przyjeżdżasz, to się raczej wstrzelam w jego smaki i na odwrót, on się wstrzela w moje. Dziękuję. Z takimi małymi różnicami. Ale no jak bliźniacy, dosłownie jak bliźniacy. Tylko czemu jedno jest tutek, a drugie pękatek? Dlaczego ty masz włosa, ja nie mam? No, mi właśnie natura dała je aż w nadmiarze. Mogłabym się podzielić z dwoma osobami. No, bo ale... ja zrozumiem łysego, ty zrozumiesz owłosionego, no. Dokładnie, także tutaj trochę humorystycznie, humory nam dopisują. No mam nadzieję, że dzisiaj mi się za bardzo słońce no, ja tak, nie odbije. Ja tak co chwilę patrzę tutaj, czy wszystko jest dobrze oświetlone, czy nie będzie jakichś minusów. No chyba dzisiaj jest wszystko okej. Okay. Ale to nawet już tu mamy podobnie. Jak mój film ląduje w koszu, to słuchajcie, nie uwierzycie, ale do 3 dni jego film też ląduje w koszu. Nie zauważyłeś tego? No ja trochę mniej nagrywam niż ty, więc moje tak często nie lądują. No to dlatego moje prędzej. No nie, moje też nie. Ostatnio miałam z mikrofonami problem, no to wylądował film z malin i film z pomidorów. Niestety, bo głos był okropny, co już mówiłam na filmie. Krzyś powiedział, że jest okej, okay. Agnieszka też powiedziała, że jest okej, okay, ale oni zawsze powiedzą, że jest okej. Okay. Nieprawda. Ja nie widziałam tam nic niedobrego. Ja nie mogłam już po 2 minutach dalej słuchać, no to słuchaj, co dopiero widzowie. Bo ty jesteś audiofilem, a ja jestem zwykłym użytkownikiem. Tak, to jestem też nas wyczulona. Różni. Niestety mam dobry słuch. I to jest chyba poniekąd trochę moją wadą, że mam zbyt dobry słuch, nie wtedy, kiedy trzeba. Za dużo słyszysz. Tak, za dużo słyszę. Także... dobrnęliśmy do końca. Tak. Także dziękuję ci bardzo za tą obiektywną ocenę. No, myślę, ocena że... wypadła pozytywnie, widać po mięsie, które znikło bardzo szybko. A warzywka zostały dla ciebie. A warzywka zostały. Tak, to czyli co? Moja rodzina jest jak? Taka mięsiata chyba, tak? Mięsista. Mięsista. Skoro mięcho zniknęło, a ty jesteś warzywna kobieta. No ja wbrew pozorom właśnie bardzo dużo warzyw i owoców jem. Uwielbiam warzywa i uwielbiam owoce. Tak dlatego jest suche, jesteś taka skwaszona i słodka, czyli słodko-kwaśna. Słodko-kwaśna jestem. Ciekawe określenie. Gorzko-słodki film był, ale słodko-kwaśna. Może i tak. No. Kobieta nieprzewidywalna jest. Także tyle, nie? No, dziękujemy. Będziemy się z wami żegnać. No i cóż, życzę, jeżeli będziecie chcieli przepisy, czy nabyć coś takiego, jak Krzyś będzie robił, no to już do niego się zgłaszajcie. Naprawdę, zwłaszcza to polecam już dziś. Może nie dziś, bo dzisiaj to ja to rekwir. No ja nie mam. A wy musicie poczekać, nie mam aż zrobi. Żeby dzisiaj cokolwiek wysłać. No niestety, przywiozłeś dla mnie. No. Trudno się mówi. Trzymajcie się, do następnego. Pozdrawiam.